Slick, it's me! I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper. Enjoy the picture, everyone! And some struggle. Goni chyba Izaka, za którego jest 5000 nagrody. Cześć, Izak. Wiecie, że ja mam helikopter, co strzela? Tak. Tak. Izak, ty coś by... Nie. 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 Izak dzisiaj monosylabami będzie. Zazwyczaj jest kwiecisty i wygadany, to dzisiaj nie. Nie. A to może po wczorajszym LOL-u, bo graliśmy dwa mecze w LOL-a i tak... Trochę się, no, trochę się... Ja już gram, bo więcej w LoL-a nie gram. O kurde, czemu? Ale co ze mną? Bo krzyczy na ciebie pewnie, nie? Krzyczy na ciebie, on tak krzyczy. Wiecie co, nigdy nie słyszałem, jak Izak rage'uje, ale LoL to jest gra po prostu, która sprawia, że wszystko jest możliwe. No. Ej, mieliśmy... Nie gramy cię w tę grę. Mieliśmy w pierwszym meczu jakiegoś Ruska, który grał Rzymianinem. Tak to Izak nazwał. No, Panteonem grał i, aha, grał, i miał sandały i jeszcze skarpety. I jeszcze Wiking był jakiś. I był Wiking, tak. A to ale, ten, Olaf. Ale tak, ale Rzymianin non-stop na mnie skakał, ja Lulu grałem i się składałem. Tylko pisał I love Putin i coś tam. Nie dało rady. Na mnie zrobić. Nawet nie było trzeba skakać, bo ja sam się podstawiałem tam wszystkich, także. Easy peasy. Jesus. Ale widzisz, akurat się zrespił ten. A zobacz, jak ja się elegancko, zobacz, jak ja się elegancko ubrałem. O kurde, jaki Alfons. A to ja będę twoim ochroniarzem, parzy, będę ten. Zapomniałem też się ubrać stosownie. Będziesz Alf, a ja... No bo ja tu teraz wyglądam jak taki łapserdak. Nie, to wiesz co, Tefie, to zająć się nimi? Ty gdzie tego, latasz? Miałeś pracować, a nie latać. Już mi ktoś ostrzelał, kurde, samochód. A to ja byłem, przepraszam. No bo ty jest strzelający, tak? Co za ludzie! Co wy zrobiliście? To wiesz co? Taki helikopter? Pewnie ten. To kto leci cargo? Ja nie chcę lecieć. Ja mogę być nawet ofiarą wypadku, to ale ty jakoś lata. Zabiłem. No, no, weź, bo mi się League of Legends przypominać wczoraj teraz, wiesz? O Boże. Przepraszam. Ej, tam się nie zabijaliśmy. Biłem Izaka, ale zniknął i do ciebie poleciałem. Przepraszam. Nie, spoko, spoko. A wiem, jak to jest zabawy z baseballem, jak się kończą, no. O. Ty to zabiłeś mi, wiesz, szefa mojego Alfonsa. No kurde, dlaczego nie, no centralnie pomiędzy tymi dwoma ścieżkami karabinów był. No co za koleś. Ej, dobra, to bierz tego cargo i zgarniemy. No właśnie, wziąłem... To są... Policja. Niechcący. Spróbujemy wyzwanie podjąć? No, spoko. Tylko co musimy załatwić? Motocykle? Musimy załatwić pick-upa jakiegoś i dwa rowerki. A rowerki? A kurczę. A, 5000 za ciebie dostałem, Izak, widzisz? Za no zarobiłeś jeszcze, widzisz, no. Ale to sam mi dałeś, no kurde. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Podczepisz nas? Siadam tam. Czekajcie jeszcze na mnie. Jeden kawa 8 minut. Pięknie. Ja chcę wskoczyć sobie na skrzydło, ale chyba... Dobra, dobra, czekajcie, to ja też skoczę. Dawajcie, kurczę. dawajcie. Ej, ty się przesiadłeś właśnie i nie mogę wejść. A, no bo tu mnie... Kurde, no targacie na lewo, na prawo, no. Odlatuj, panie. Gdzie leci? Teraz szukamy pick-upa. Tak, pick-upa. Ten z taką spaką po prostu. Tak, z paką. Dobra, ale otwartą pewnie, bo są mi zamknięte. No, dobrze by było z otwartą. To też podłożone. Jak jest noc, to wiesz, to jest problem, nie? Bo paki są też podłożone. Ciemno i nie widać. Ale ja nie widzę, szczerze mówiąc, jest pełno szansy na to, no. Obok kamieniołomów. Obok kamieniołomów? Czyli muszę lecieć tam tę stronę, dobra. No tam, gdzie są kamieniołomy, nie wiem gdzie. Dobrze. Jakby ktoś ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak to można zrobić z tymi rowerami. A czy wiesz co? Pamiętasz, Graba, jak ja ciebie Yukiego chyba wodziłem na... taki jechał samochód z podczepioną tą... no, tym wózkiem takim, no jak to się nazywa, przyczepą, tak? Taką przyczepką małą. No. I wy tam staliście i się biliście, a ja tak naprawdę próbowałem was zrzucić i się nie dało, jak to się nie dało, nie? Nie wierzę. Także, no jak to nie? Nie, nie wierzę w to, nie. No przecież robiliśmy, no nie. Nie, to nie, naprawdę. No, nie mów, nie. Myślę, że kłamiesz w tym momencie, nie. No to nie śniły mi się takie rzeczy, no weź przez ten. Weź graba, no bo on zaraz spadnie z nieba, wiesz. No wiesz Seto, co, jednak co ci ufam, już pamiętam, przepraszam. Ja was nie lubię. Już pamiętam, masz rację. No właśnie. To lecimy wyżej. To lecimy wyżej.
Ale Izaka też nie mogliśmy strącić, więc w zasadzie pamiętasz, jak się Izak kiwał pięknie. A, no, tak. Kurde, bo ta linka jest krótka, nie? Bo fajnie by było jakby na przykład na jakiejś ciężarówce spróbować postawić dwa rowerki, tylko że... A weź spróbuj capnąć tą ciężarówkę przed nami, zobacz jak ten sznurek będzie. A tą, no pod nami. Bo może, wiesz, większe wyzwanie, bo pick-up to ma, wiesz, jest cały obudowany. Weź się zatrzymajcie, będzie trochę łatwiej. No tak. Zatrzymała. W sensie zatrzymajcie, wyjdź ktoś. O Boże. No idę po nią. Dobra, spoko. I trzech wysiadło. Teraz wszyscy. Rok, jaki kurde Alfons, no nie mogę. Dobra. Kierowca już nie wstanie. Bo wiecie, fajnie by było jakbyśmy tutaj na dachu tej ciężarówki dali rowery. O, patrz, mam, da się. Mam. Wiecie, że spróbujemy? Izak, jak wskoczył. Bardzo ciężko jest się utrzymać w tym momencie w jednym miejscu. No dasz radę, Izak, trzymaj mnie. Że damy radę. Oj, poleciał graba. Izak ma kłopoty. Ja mam kłopoty, to ja w ogóle no fear tutaj. No kurde. Ja się przykleiłem tej ciężarówki. Weź może zawróć po mnie. Spoko. On jak w butach narciarskich, wiesz, się kiwa na stoku. Na daszek, Izak? Oj, teraz nie chcesz kiwać na daszek. Czekaj, spróbuję. Ja wskoczę do Izaka. Dajesz, we dwóch tutaj, nie? O kurde. Ja będę się czuł jak Titanic tutaj z tobą stary razem. Nie? Dobra, dawaj. Dobra, masz? Dobra, no. Lecimy. Tylko ja nie mam kubotów. Ufasz mi? Ufam. Chobie, co czujesz teraz? Że czujesz się wolny? Jak będę spadał, to cię złapię za wąsa. Rozłóż ręce i poczuć jak ptak. A ja to podłubię w nosie. Stary, bardzo mi się to podoba. O, Piotrek. A nie wiecie, co my robimy z tyłu chyba. No. Ja wszystko widzę, jak ty dubisz w nosie co chwilę, no. Tylko uważaj, grabek będziesz strzelał, żeby tam nie poszło w pilota. Dobra. Czuję, ja zrobię tak, żeby było szybciej. Czaka, ciu-ciu! Ciu-ciu! No dawaj se to, jedziesz! O Jezu. Nie no, ja nie ustawię tła w kamerce, bo mam brzydką zieloną płachtę za sobą, także wiecie. Dobra. Czaga. Ej, ale to jest... eksperyment z dwoma osobami mamy przeprowadzony. O, co się robi? Ciekawe, czy damy radę na... O, wpadliśmy! O nie! Jestem w środku! Ja jestem w środku normalnie! What the fuck? Lądowałem. Ej, jakie drzwi się otworzyły? Co stało? No drzwi się otworzyły i spadł. Ej, tylko mnie... O Jezus Maria! Ej, co ty robisz? Oj, urwał! Ej, to jest... Ale urwał. Porwanie! Wypadł! Drzwiami dostał! O nie! Ej, jak to otworzyłeś? Ej, to jest dobre. Patrz. Ale ty je otworzyłeś, czy one same, tak? Nie, no same się otworzyły. No kurde. Ej, a cargo tak wyszpiłem to. Ej, zobacz, normalnie można do środka wejść. Bo to wyglądało jakbyś ten. Ej, no teraz nie wyjdę. Oj, ja teraz stoję na górze. Puśćcie mnie do rudego, ja już trochę czekam. No nie! Ej! Wypuść mnie! No jest. Ale żyje. Au! Ej, ale ja normalnie w środku mogę chodzić. Oj, nie, właśnie mi zgniotłeś głowę. Ej, co to jest, kurde? Ej, zgniotłeś kręgle moim ciałem, czy ja? Nie, wpuszczam! Jest. Ale bym się zwalił. O, Rok cię zabija, dlaczego Izak tak, nie bierze? Tak, postanowił, że posmaruje mną trawę. Daj mi wejść do środka, nie! A to nie, on się sam się, wiesz. Jak on się otworzył, kurde? Bo to wyglądało jakbyś tak dwa razy drzwiami otworzył i on, wiesz, poleciał. No nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Panowie, powoli mi się cargo dymi. Kurde, no jak to? Ja normalnie w środku byłem. Byłeś w środku? No, można chodzić normalnie w tej ciężarówce. No dobrze. Ej, może to na takiej samej zasadzie jak z cargo, jak walniesz, wiesz, tył? No, tak mi się zdaje właśnie. A weź podrzuć C4, może się bardziej otworzy. No nie, stary. Nie ruszaj nim. Nie ruszaj nim. Kurde. Sam robi. Daj mi wejść jakoś. Jak strzela. Pewnie Izak. Nie, ja tutaj absolutnie nic nie strzelam. Trochę mnie sobie stoję z tyłu samochodu. No kurde, czemu ty latasz? Nie mogę wejść. No nie, o, dobra. Nie wiem, czy wiesz. O, patrz, te drzwi się otwierają. No się nie wiem, od czego to zależy. Jak tam moje salto? To piękne było. 2 na 10.
O, jest otw... o! Ale no rzeczywiście, jak przywalisz trochę, to się otwierają. To ciężko wejść wtedy. Dobra, gra, wsiada i idziemy. Tylko po to to był jednak dobry wybór bez kiko. Ja się tutaj trzymam równo. Ej, no kurde. Słuchaj, a chodź. Widoczność. Weź ich podnieść do góry i spuścimy ich z wysoka i zobaczymy, czy przeżyją. No ej, może ci... A, ty też jesteś w środku. Dobra. Ja też. O cholera, ja też jestem w środku. Nie, dawaj do góry, jak najbardziej się da. To jest linia wysokiego napięcia. Spokojnie, ona jest... Nic się nie bój. Tak. To są, wiesz, to jest prąd według Tesli, bezprzewodowo idzie. To teraz dopiero te kuboty sprawdzimy. Jak najwyżej się da, rozumiem, tak? No, nie wiem, czy dasz radę wysoko. Ej, w ogóle, ciekawy jestem rok, czy jak ja się spuszczę z tak wysoka, to... Oj, spadasz chyba! O, ja też spadam, o nie! Spadochron! O, ja nie mam spadochronu! Gdzie lecisz? Jest! Leci, patrzcie! Lera, jasne. Ej, było nam za ciasno ewidentnie tam, nie? Zastanawiałem się, czy jakby na przykład... rzucił do wody, to z takiej dużej ciężarówki... znaczy, z takiej dużej wysokości ciężarówka by wybuchła. Nie, one właśnie, nie, te samochody są bardzo odporne na... No. W ogóle sprawdzali gdzieś w Pogromcach mitów, bo zawsze jak się ogląda filmy z Hollywood, samochód spada w przepaść i wybucha. I to jest mit. Sprawdzali, kurde, grilla mieli rozpalonego w środku, zrzucali ten samochód, ile tam się da i to nie wybucha. Kurde, ale tam w środku było całkiem fajnie. Odzyskałem kontrolę nad tym. Ciekawe, czy idzie na tym hakiem kogoś walnąć. Nie. Nie, nie można. Nie. No właśnie. Ej, patrz, ja nie mogę wejść, zobacz co on robi, patrz. Ej, ja wsiadłem, tylko gdzie? Ej, ja jestem z tyłu chyba. No tak. Jedziesz? Puchnąć was? Ej, jestem z tyłu, tylko że siedzę po prostu, się nie ruszam, nie? O, oh, Jesus. Czekajcie na mnie. Dawaj, Izak, dawaj! Jestem. Widzę twój wysiłek. Ja to wylądowałem już trochę na tym. O nie, czekajcie się. O, i spadam! Co się ze mną dzieje w ogóle? Zostałem wrzucony w krzaki. Jesteś krzaczasty potwór. Ty, lekko nie ogarnę podpięty. Co się zrobi? O Boże! Nie. To się może się skończyć. Spokojnie. Ej, czekajcie. Rocky, weź jakąś muzyczkę pójść, tu z tyłu jest tak smutno. Ojej, to ja! O Boże. Ja coś czuję, że zbaczamy trochę z wyznaczonego planu. Wejdź, o właśnie, opuściłem ich. Drzwi odpadły. Już jedną chwilę, teraz są w rowie. Że niby specjalnie opuściłeś, że to tak chciałeś. Ej, bo to nie jest trudne z taką ciężarówką, kurde, no jeszcze na zboczu próbować cokolwiek zrobić. Przepraszam. Kolejny średni kość. Ej, słuchajcie, a macie motocykle? Ja chyba nie mam. Ja mam 3, ale co to da? Bym chętnie spróbował z tym motocyklem tą. Tylko trzeba poszukać faktycznie jakiegoś pick-upa. No to co żeśmy na początku planowali. Poszukać jakiegoś pick-upa. Tak? Tak? Tutaj się chcesz? Tak, mogę tutaj stać, ja się nie boję w ogóle. Tutaj chcesz? Się nie cykam. Jeszcze trzymam głowę w silniku, ale to nie żaden problem jest dla mnie. Ja się trochę dymię, nie? Ja sprawdzę, co się stanie, jak sobie... ściągnę tutaj... znaczy motocykl. Nie zamierzam nic ściągać publicznie. Mechanik. O Jezu, Boże! Jezus Maria. Tak, czekaj, dzwonię do mechanika. A to przepraszam. O, jest pick-up, bierz go! Gdzie? No tutaj jest. Uderzył w nas, no łap go! No to weź go, zatrzymaj, no jak go zatrzymaj? Czekaj, zatrzymam go. Ale lecę za nim, spokojnie. Mogę go ostrzeliwać. Trochę go przestraszyłem. Czekaj, bo tu drzewa są, ja nie ma pierdykam. Ej, Boże, jak on zapiernicza, panie, bo płacę. Trochę go ostrzelałem, czekaj, jak go będę gonił. No, Boże, tak, łap! Kurde. No, to czekaj, jest już mój motocykl, zaraz go złapiemy. Jaki typ, nie? Tam go gonisz? No go gonisz. Ja na go wyskoczę zaraz, stary. I z kubota mu w twarz. Zaraz tak zrobię, to będzie akcja jak w filmach. Jezu, jak on spierdziela, jak Greba ostrzelał, to chyba on jest pod nami teraz. No stary, nie? Myślisz, żebyś nie spierdziela, jakby ktoś do ciebie strzelał, tak? Gdzie wy jedziecie, Greba? Wiesz co, jedziemy tam za helikopterem, tak. Ops. O, ja tu chyba nie podjadę. Biorę tego pick-upa. Masz pick-upa?
Mam. Rocky, wszystko w porządku. Baru. Padłem na ten, na przęsły. Mój motor, standardowo, mój motor. Ła, ła, ła. Jest znowu ranny na głowie. Dobra, jadę do was. Dobra, jest pick-up. To najpierw weź Rocka i go wrzuć do tego. No kurde, czemu? Ktoś tam jedzie cały czas. Tutaj jest kilka pick-upów, tu jeszcze jest z tyłu jeden. A ten może jest lepszy, co? Może jest mniej zepsuty. Zobaczcie, tu jest terenowy ja taki. Oż ty w mordę, ja ciebie nie mogę. Izak! Przestało. Przejechałeś mnie i mój motor. No, ale kiedy? Ja jestem w helikopterze. A nie, to jakiś op... Izak, ty masz chyba troszeczkę mniej zniszczony. Gdzie ten? No ten z tyłu. A tutaj no, z tyłu jest. To już teraz jest. Go zniszczyłeś tak, że jest podobnie, no. No jaki głupek, no i strzelałeś. Mój jest najlepszy. Ja nie mam życia prawie. Garnięty człowiek, nie kłóci się, który jest najlepszy, bo ten jest najlepszy. No tak średnio. Ej, czekaj, to weź najpierw Rocka w motorze i go wrzuć na tego pick-upa. A to może da się zjechać z jakiegoś, wiecie. Ale Rock tam szaleje. Ale Rock chyba nie chce się zatrzymać. Rock widać ma inne pomysły. Nie, chciałem... O! Faktycznie chyba musisz... Ej, mój motor, oddawaj! Kogo policja ściga? No, palce goni. Oddawaj mój motor! Ten znowu z no nie. Panie władzo, to nie broń, to jest airsoft gun. Jak mi to padać seta, że motocykl złapać. Już, spoko. Ja tu mnie tak, nigdy nie znajdę. Jak w tą klatkę wjechałeś, to już ci... Panie! Już są tasakiem. Masz pan majtki jakieś? Panie! Ale co ty robicie w ogóle? A i tego można też wziąć. No! O nie! Ten wieśniak w pick-upie mnie staranował. Akcja z oszukać przeznaczenie po prostu. I mam dwie gwiazdki, panie władzo, no dlaczego? Ja pieczole rozruba, ludzie uciekają. Jeju, co się stało? Dobra, mamy pick-upa. Znaczy wiesz co, bo ja się zablokowałem. Okej, już jest. Ktoś mnie przejechał, mówi, dobra, to lećmy do tego, do Trevora. No właśnie, lecę już tam, znaczy jadę w sumie. No, to ja, my jedziemy tym pick-upy, zabieramy i lecimy za tobą, będzie szybciej. Kurde, policja sobie jedzie. Kurde, w tym kierunku. Robisz za przewodnika, Izak. Bo... Graba, weź ja mam... mix. O, dobra. Mogłem? To zostaw łapkę w górę. Samochody w ogóle na pobaczu stają. No ten pick-up jest strasznie taki jakiś powolny. O, nie. Policja stoi w korku. Ała. Zaraz im się znudzi chyba. A, już, dobra. O, już jadę do nas, a ja mam ten. Ja mam pościg. Jaka śmieszna kamera ze środka, tak strasznie wysoka jakaś. O kurde, coś ty mi zrobił. No i przywaliłem policję. No nie wierzę, co ta policja robi. Czasami oni są naprawdę nieogarnięci. Wariaci, nie. No po prostu wariaci. Nie! Glamorous. Ale, a propos. Nie wiem, co ja robię. No panie, nie wal pan tak w ten tyłek. To nie przystoi. Ha, gej? Dobra. Niczek? Dobra, Jezus, jadę za wami. Maria, no co mnie strąciło do wąwozu? Boże. A dobrze jedziecie w ogóle? O Jezus Maria. Ja dobrze jadę. A mniej więcej tak. Gpys. Dana policjana. Panowie, ja mam najlepszą możliwą ciężarówkę do tego, żeby... Żeby spaść z tego... Żeby... Mam fajną ciężarówkę. To jest taki stary ten... spadania. Nie, to będzie super. To będzie łatwo motocyklem wjechać, nie trzeba będzie cargo. Chyba. Ale no, motocyklem można tak jakby zjechać na ten paket, czy nie? No, jakoś... Podjechać na coś. Tak, spróbujemy zrobić. Pościg zniknie. Policja was cały czas ściga. No mnie też. Ja zaraz strach pościg. Policja czasami dostaje takie przyspieszenie straszne i kurna jeb w pupę. Może w twój tunel wchodzą. I może. Kim, kargo baba. O Jezu, a my znowu ścigają.
No tak, ty szybki jesteś. Ja muszę poczekać chwilę, bo mnie tu gonią, a ja nie chcę stracić. O Boże, ale żeś tutaj... No mnie też gonią. Ale żeś policji tutaj, kurde, na czas. O Boże. Tam musiałem paru pozabijać, jak brałem Kargoboba, nie? Wiecie co, wy mnie chyba weźmiecie tutaj, ja jestem przy kopalni. Dobra, to trzymaj tego Kargoboba. Ej, ale to w ogóle jaka kopalnia, wow. Lataliśmy kopalnia? Tutaj aha, tam. Na te kamieniołomy takie, kurde. No tam żeśmy chyba raz no, byli po zrzut. Mam opony przybite, nie mogę dojechać do was. A was goni policja? No mnie tak, goni, ale co? Nie, a kurde. Nie, nie. Zadzwonię. Może ja wam dam tego Kargoboba i się dam zabić, kurczę, bo taki może być. Albo zadzwonię. A. Zadzwonię Lestera. Nie, Lestera trzeba. Boże, strzelam, tak się zamyśliłem gdzie jechać. Zrobiłem. Za mną jadą, ale to może ten... Kto tutaj jeździ przy mnie? A, to ty tą starą jeździsz. Tak, tak, tak. Jest Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Jeżdżę starą. Całe życie jeżdżę starą. No. No. Nie tak miało zabrzmieć. O kurde, widzieliście jakie tu radary? Wow. No. Tu jest jakiś kurde program z ten. Jak to się nazywa? SETI? A tak, 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 dobrze kombinujesz. Jak się nazywał ten serial taki o kosmitach? Serial o kosmitach? A coś więcej? Roswell, kiedy tajemnic jakiś, nie wiem. Roswell. Przy Roswell też są takie... A te radary kojarzą mi się z tym... Patrzę, czy dobrze wow, lecę. Zadzieram kiece i lecę rok. Z fajnym filmem takim starym, który się nazywa Kontakt. Fajny był film. A no o prądzie, i o monterach. Nie, kurde, jak mnie strollował, no. Macie jakiś ten? Zobacz, jaki ja mam piękny. Dwukołowiec? Nie. A właśnie, dwukołowca nie mamy. Ale to chyba nie było z archiwum X. A mój jest fajniejszy, zobacz. Kurde, ja tak się bałem. Jakie resory to masz? A ile ty miałeś lat, Seto, jak Archiwum X leciało? Ja byłem w podstawówce. No i przejechałeś jakoś. Mnie! Czemu mnie rozsmarowałeś, Jamorem? Ta muzyczka mnie tak zawsze straszyła. O, jest. Możemy jeszcze spróbować zrobić jakieś, nie wiem, lądowanie na tym. Dobra, może puśćmy jednak na księżycu. Poszukamy tych. Ej, weźcie mnie, no rozsmarowaliście mnie po piachu. Puś. No, dzięki. Puś. Roki, trzeba jechać poszukać motocykli. Czy ja mogę na pakę wejść? Może wreszcie... Spróbuj. Może wreszcie uda się wejść pewnie zrealizować. Mogę, ale... Ale ja mam lepszy wóz do przewożenia, bo zobaczyli, ja mam miejsce. A ja, że niby... Co, gorszy jestem, tak? O. To co, zmierzmy się. I'm okay. No to możemy się zmierzyć, tylko staraj się nie zniszczyć, bo te samochody, wiesz... No, bo czuję, że to... Ten samochód jest taki, kurde... A ty masz stary, tego mojego, Sand Kinga XL. Nie, znaczy ten to jest taki... To nie jest XL, XL tylko ty tak? masz. Tak? Aha. XL jest do kupienia. Mamy się zmierzyć, a nie dotykać, Seto. Ale on chce właśnie zmierzyć długość prącia. No właśnie. Zobacz, to właśnie nie, mamy takie same, tylko że no ja mam... same, no. I co? No tak, tylko ja mam w lepszym stanie i ja nie mam z tyłu tej. Ale to może ale lepiej jest, nawet. Ale twój jest starszy. Ale stary, on ma czarnego, to jest dłuższy. No właśnie, a twój jest... Po drugie, twój jest starszy. No jest nieumyty trochę. Taki ziemkawy zgniły. Taki trochę kamembert. Mam wrażenie, że Izak się już z nami nie bawi. Nie wiem no. czemu. Ja szukam motocyklu właśnie, tylko że nie mogę znaleźć żadnego niestety. O, dzięki Graba. Proszę. Ej, dawaj, nadamy jakiś komunikat czy coś. Wyślemy sygnał w kosmos. Ale tego nigdy nie widziałem, że tutaj są takie satelity. Kurde, nieźle. Fajnie to wygląda. Ja będę chciał się temu przyjrzeć. No. Można by spróbować wejść na te anteny tak swoją drogą. To już jest dobry plan. No. Czuję tutaj dobry plan. Zmieniamy gdzie? Plan generalnie na razie. Nie, poszukamy. No, żeśmy ustalili, że Seto ma dłuższy jeszcze z takim oparciem z tyłu, więc... Ja jestem blisko tego lotniska? Gramy? Jest czarny i młodszy. Tak. Prosto i trochę na lewo. I coś wybucha? Czy mi się tak, udało? Samolot właśnie wybuchł. A nie, no spoko. Się no, nie rozpiło, także w tym terenie to norma. Ale czemu on tu wybuchł? Ja nie, bo patrz, jak... oni się tak wilczują, wiesz? Jeden się pojawia, jakby wow. Albo coś. Dobra, to ja polecę, może będzie no łatwiej nie, znaleźć. Zobacz, one
One kopulują tutaj, zobacz. To jest miłość samolotów. Właśnie. Szczepiły się. Patrzcie, jak one kopulują. Ja się przyjrzę bliżej. Się zmęczyły. A nie, jeszcze tam podrygi są. To są takie, wiesz, ostatnie... Takie... Bo to jest tak, jak wiesz, że tam samczyk jak już zapładnia, to umiera już i on właśnie umarł. A to chyba dwa samczyki były, bo nie żyją oba. No. A ja proponuję zrobić taką akcję. Specjalnie ci ulutek. Ja proponuję zrobić taką akcję, nie? Jeżeli Rok wystartował, to my się ustawimy na jakiegoś budynku i Rok musi nas wszystkich zabić jednym skrzydłem, w sensie, i samemu przeżyć. To jest dobry plan, to jest wyśmienity plan. Dlaczego prawym skrzydłem, lewym skrzydłem. To będzie challenge dla Roka. Ale nie, zaraz. Nie musimy sobie ginąć. Chodźmy wszyscy na jakiś daszek. Nie wiem, albo wieżę, albo cokolwiek. Ustawimy sobie wszyscy obok siebie i chodźcie na helkę. Zabić jednym takim nadlotem i wszystkich naraz jednym skrzydłem, że samemu musi przeżyć. No nie, dawajcie do helki. Ale co z naszym planem? No dobra, plan jest wykonany. Dawaj, plany są po to, żeby ich nie wykonywać, już się nauczyłem. Chodź tam wlecieć, a czekaj. Ej, to może tutaj na te domki, tutaj ten jest taki domek, widzisz, po schodkach. Ej, a damy radę, czekajcie, a chodźcie ten, tam jest ta antena tutaj na lewo. Damy radę na niej jakoś wylądować, czy co? Patrzcie, o tu, przed nami. To na samej górze? No. No ale by się udało, tylko że nie wiem, jak tam systemy obok siebie, ale może... No dobra, to jednak miejsce będzie wolne. No dobra. Dobra, hej. Hej, hej. Hej. W sumie, nie wiem, czy tu się ustawimy. No nie, ja nie na samej górze musielibyśmy, ale ciężko by było, nie? Nie, w trzecie. Jak tam lata, patrzy go. No dobra, to nie, to szukamy innego punktu. No, ale jakiegoś takiego wysokiego. Z pociągu najlepiej, jeszcze gdybyśmy byli na pociągu. O, no, ale tak to będzie z wagonów i w jeździe też w ogóle byłby hardkorowe. I tunel jakby był. Tutaj nie ma jakichś takich wysokich miejsc, co? No to nie może być takie wysokie. O, wiesz, może być na pociąg, może bez kitu. O! No właśnie, ale gdzie jest pociąg? No leci, lądujemy na nim. Lądujemy na nim zaraz i sobie wysiądziemy i będziemy na którymś z wagonów. I dobra, sobie dobra. Staniemy sobie w rządku po prostu. Tylko tak, polecam, tak żeby bokiem, wiesz, bo wysiądziemy, przecież to spadniemy, nie? No właśnie, musisz bokiem wylądować. Znaczy co, ja mam wylądować na pociągu? Nie, wylądujemy, ty masz strącić pociągu. Oj, kurde. Brawo! Cicho, cicho, stary, to trochę dramaturgii, musi być. O, i tu, o, tu, o, tu, no nie! Oj, nie! O, fuck, dobra, okej, okay, spokojnie. Ej, dobra, jeszcze. Damy radę przodem. To może być ciężkie. A ty miała tunelu zaraz jakoś, niebawem? No dlatego lepiej się pośpieszyć. A to może wyskoczcie teraz? No nie, to myślę, że to się uda? Się. No bo zaraz nie będziemy w ogóle mieli nic. Ja nie wiem, z której strony siedzę. Ale ja nie wiem, czy ja wysiądę dobrze. Nie, troszeczkę teraz... się obróć. Lekko się teraz obróć. Właśnie, jakbyś się obrócił. Chyba już nie mamy samolotu, wiecie? No dobra, to co, plan odpada, tak? Nie, słuchajcie, to jest dobry plan, to jest ten, świetny. Kurde, nie, ja wysiadam! Grand Theft Auto 5.